Manda się ma witam w dzisiejszym odcinku. Mam dla, dla Was do pokazania yy, kolejne sztuczki na brze. Troszkę wam o, opowiem o mapach, o granku, może coś fajnego rzucić akurat. W drugiej części, w sensie jakoś między bitwami, wam rzucę takie fajne newsik o potencjalnych nowych czołgach, które zostaną dodane do WOTA. Także zacznijmy może od modułów. Powtórzę się jeszcze raz, ponieważ ju, już był pewien odcinek z takimi sztuczkami po płotkach. Jak mogliście sobie obserwować czołgi i wyciągać lighty z krzaków. Także polecam sobie wrócić dla zainteresowanych. Więc tak, mamy sobie tak. Mm, Mały cichy układ, dosyłacz i optykę. Drugi slot to będzie oczywiście z CVS-em, zamiast dosyłacza. Lubię mieć rozłożone zawsze troszkę więcej APCR-ów i mniej hitów. i tylko cztery, ponieważ no po tym nerfie nie są już, już aż tak potężne. Nie jest to 105 peny. I z polowych tak naprawdę mam tylko to jeden na dosyłacza. Cała reszta uważam, że nie jest jakoś użyteczna. Także z map, jaki możemy sobie zbanować to ten przełęcz, lotnisko. Takie dwie najgorsze, moim zdaniem, nebra, a cała reszta będzie w porządku. Także nie ma co zwlekać, nie ma co przedłużyć, lecimy z bitewką. Myślę, że mapka podebra bardzo dobra, moim zdaniem. elhalów niezły, nie jest zły. Pokażę Wam bardzo fajnego krzaka, którego lubię sobie zajmować. Dzięki któremu tak naprawdę spotykajcie płeczkę, spotyć lighty, nazwijcie jakieś medy, i często możecie outsputować tutaj, skontrolować lighta, który gra z tego krzaka który jest bardzo pewna, akurat na tej mapie ten kamyk na tym klifie jest, znaczy krzak na tym klifie jest bardzo, bardzo potężny, także fajny krzak tutaj przed nami I, i chodzi mi tutaj o tego. Warto ogólnie wierzyć bez niego, bez niszczenia drzewka, ponieważ wtedy, no, oczywiście możecie dostać jakąś lepę, dać info, może akurat ktoś was zauważyć, także wjeżdżamy sobie od prawej, Na spokojnie w taki sposób i zajmuję krzaczka. Zawsze można tutaj do, do przodu po prostu uciec. Wcisnąć W i sobie e, cofnąć Właśnie sprawa Pierwszy po naszym spocie, dwa light już mam spota, także chyba strzelimy I zjeżdżamy stąd Nie mam spota właśnie Ponieważ Strzeliłem e, w momencie, gdy on był za linią, za, ko za koroną drzew Także nie dziwnego, że nie ma spota, teraz już aktualnie mnie zobaczył ale w ogóle bardzo podejrzane, ponieważ ten też 6-2 dostał duży damage I się tak jakby od jakiegoś magazynka, nie wiem. Ciekawe, może jakiś horn mu dał, ale on chyba dostał dwa rzędów rzędu w ogóle. Także nie ma nikogo tutaj. Oczywiście też taką sztuczką yy, na tej mapie halów jest wjeżdżanie boostem po prostu, ale to jest troszkę yy, cięższa sztuka, którą należy wy wyćwiczyć. Także dla ludzi, którzy nie potrafią boosta, taka sztuczka tutaj jest jak, jak najbardziej wystarczająca, żeby zająć sobie tego krzaka i będzie w porządeczku. Chyba zauważył, że. Czy... O, na nawet blind strzelił. Kurde. Jakiś sprytny. Myślę, że jak hitę załaduję, to będę w stanie go postrzelać nawet, po dolnej płycie po prostu przebiegać. Ale no, SRV zajął ogólnie niewygodną pozycję dla mnie. Naprawdę do dobry krosik. Jest Leopard, jest Strv, jest Stb. Dajmy sobie po w tego i cofniemy od razu. Ja aż na pewno mię spota, to było oczywiste. Także takie kółeczka, pokręcimy sobie kilka kółeczek, żeby akurat zniknąć. Zawsze wolę e, poczekać te 15 sekund, niż na przykład, e, nie wiem, te 10 po prostu, czy na styk 12. Te 15 zawsze wiecie. E, macie pewność, że nikt was nie przedłużył. No i tak myślę. Oczywiście się e będę grał na turnieju, jak dzisiaj widzicie ten odcinek to, pra to prawdopodobnie gramy już turniej, także polecam tutaj za nas trzymać kciuki. Czy za mnie. Może ktoś z was akurat kibicuje dla drużyny Invil. I co tutaj możemy zrobić z tym Leopardem? Myślę, że do krzaczków do prawej damy mu pestunię dojazdową to mnie. Także. No szarże jest potężna tutaj. prowadzona, e, pro, prowadzona na, na tarcie leopardem. Co ci ludzie mają w głowie? Szarze leopardem wypędzić mi się flanki. Fajnie, fajnie gra sz nie? Akurat muszę przyznać, że. Bardzo ciekawa sztuczka. <laughs> e, może wam pokażę tego busta przy okazji, w sumie, bo. Co mi tam szkodzi, tak? Może to zrobić. O ile pamiętam jak tam się wjeżdżało. Pamiętam. Taki rzecz, żeby tutaj się nie wybić na tym, to specjalnie do lewej zawsze jeździłem. Żeby nie tracić prędkości. I po prostu sobie wskakujecie, cyk. Że nawet w drugie tempo mo możecie to zrobić. Za, za wcześnie X odpuściłem. Nie. Już od razu, jak ich zapuściłem, to w w wiedziałem w którym momencie błąd popełniłem. <laughs> Najgorzej. Dobra. W sumie, I jeszcze jedna próba. Why not? Tak naprawdę, przez Ebro zostaje zablokowane wszystkie boosty. E te 4, czy tam 5 lat temu. O, tutaj krzywo pojechałem. Ale jestem. Dobra. Nawet troszkę krzywo pojechaliśmy, lecz i tak jesteśmy na górze, także taka fajna sztuczka, pewnie część z Was o tym wie, na pewno część z Was o tym wie. To nie jest nic odkrywczego. Na YouTubach było, na Twitchach też Ciekawe, że w ogóle wcelowany był we mnie. Ale no, leopard wyciągnięty, raczej się mnie nie spodziewał. Tylko po prostu jakoś tak przypadkowo wyszło, że się ustawił tutaj. Serfał. No ten. Mam flashbacki z... z początku bitwy, nie? Jak on uciekał tak samo. No jeden do jednego sytuacja, że ucieczka po raz drugi, no. Serfał ucieka po raz drugi, nie? Ciekawe. Ale tak spodziewałem się, że on cofnie aż do rogu, szczerze. Mam takie przeczucie tutaj, moje lightowe, że ziomek będzie e, już tam gdzieś sofa, Na czerwoną linię kampić, no bitwa to nie jest jakaś e, świetna, e, troszkę się mogliście nauczyć e, Jak nie failować boosta, co? Także porządeczku, daliśmy sobie w tego No i tak jak się spodziewałem, że STR2 będzie uciekać, tak się to stało, że elegancko Pestunia tutaj w tego. Kolejna może damy jeszcze jedną w ogóle. E, ciekawe co Manti robi aktualnie. O, to jest interesujące. To ziomek Manticora robi, Ma Manticora ucieka. O, że to nie weszło to scam. Taki scam. E, nie chcę wychylić do tej prawej strony, ponieważ Foch mi daje jeszcze pestunię i będzie płacz. O akurat puszuje mi kolega z timu, że damy, damy, sobie w niego, o leciał tak ten pocisk, przed STB-kiem się, się chowam, wiecie, żeby on mi nie wjechał jakoś na góreczkę. No akurat A91 oraz strv go płyni, tak tutaj rozlać za to, co on robi aktualnie, że to jest hit. A, dajmy sobie pestunię i ucieczka po prostu. Chciałem spotnąć po teamek, tutaj ziomala. Ale fiflaka zakręciłem. No i git. W spacie nawet padło. Wiecie tak. Dla mnie 3,5 tysiąca średnich. W sensie o, o sam damage mówię. Jak robię na bitwę, to już jest całkiem dobry wynik. Także nie, nie ma tragedii. Ciekawe, że mnie nie dobij w ogóle, co? git. 3000. tysiące, nie ma tragedii. Starfire już, już tutaj dojadą, no wscope'a mi do chyba w ogóle. Stwierdziłem, że może wiecie niektórzy gracze na mają taki refleks, że Nie nadążają strzelić nawet do mnie W sensie Do Ebru ogólnie Także Miałem tutaj jakąś małą nadzieję, tak? Troszkę spota na pewno, 2000 spota. No, 5000 łączonego to już jest dobrze. Ja pamiętam, jak w takiej topowej formie byłem, to 7, 7000 łączonego sesji wpadało, tak nie wiem. 3500 damage'u, tysiąca spota w sesji. Także no, a więc przejdźmy do tych news. Tak, z takich fajnych informacji mamy tutaj potencjalne nowe czołgi w WOCIE. Są, są tutaj deki arty i czołgi ciężkie. Także to są jakieś TDK, takie niższe TL, także na tym się nie będziemy skupiać. Ale są tutaj też takie czołgie jak na przykład to. Jest to ósemka, jest to ósemka TEDek, i wizualnie naprawdę fajnie to wygląda. Damage na szał też jest ciekawy, ale spójrzcie na to. Na godzie ma mniejszą alfę niż na podstawowym pocisku. Także interesujące, muszę przyznać. Ale penetracja, no, jest akurat powolona. Także fajny balans W ogóle kiedyś to miał, wod miał tak wyglądać. Chwila 1700 PCR. Uuuu, grubo. 5 stopni opuszczania. Takie statystyki bardziej szczegółowe tutaj daliśmy. Kamo to to nie ma akurat dużo jak na TDK. Także działko będzie naprawdę tutaj z potencjałem. Nie wygląda mi to chyba na radzieckiego TDK, czy chińskiego? A już sam nie wiem. Tutaj też jakiś niższy tier także mało istotne. To chyba była szósteczka z tego, co pamiętam. Tak, to był szósty tier light. Być może no, nowa linia lightów radzieckich. Tutaj chyba siódemka. Tak, siódemka raczej, no. Czyżby czyż nowe lighty w grze? World of Tanks By było bardzo, bardzo spoko. I co my tutaj mamy? Hity na goldzie, jak na 8 Yarl 290 tutaj alfy. 320 peny na hicie, na goldzie. Bardzo, bardzo fajnie. Szybkie, szybkie pociski. Tak poza tym, jak na hita, 1000 metrów na sekundę to jest na, naprawdę ładnie. 8 sekund, reload troszkę długo. Kamo to też jakoś dużo nie ma. Tak, jest taki ciekawostek. Tutaj jakaś taka podroba K91, ale to szósty tier. A tak w ogóle. Mamy jakieś kolejne czołgi, to, to chyba te deki będą w ogóle. Kolejne TD, jakaś trójeczka. Na, na tych trójeczkach oczywiście się nie będę skupiać, także bardziej, bardziej mnie interesują te wyższe tiatry. To chyba będzie ósemka, tak, to jest ósemka i to jest też light jakiś kolejny. I wygląda to jakby miał trolla takiego, nie? Taka gru gruba armata całkiem. I mamy kolejny przykład, nie? że same standardowe pociski mają większą alfę niż te goldowe, co, co jest naprawdę interesujące. Czy gaming jakoś tutaj widzowie się kierował w, w stronę tego zamysłu, że goldowa amunicja ma mniejszą alfę niż ta podstawa? Możecie napisać w komentarzach co o tym uważacie oczywiście. Jestem ciekaw waszej opinii. o tutaj troszkę to ma. Znaczy mało HP. Ale to Lacik 8 Tieru, także nic dziwnego. I co my tutaj mamy? Arta 7, nowa linia Arty? Obrzydliwe. Jak, jaką to ma armatę w ogóle. Działo dwa razy dłużej. 1200 widzowie na 8 Tierze, plemce na goldowym pocisku. Rozumiecie to? Wow, wow, wow. Delikatna przesada, powiem wam. I co my tutaj jeszcze mamy, taki ciekawy rzeczy. Jakaś kolejna ósemka, czyli dużo ósemek, dużo jakby nowych linii, ale do ósmego tiaru, żadnych dziesiątek Ciekawe, jest to taki magic Wizualnie całkiem fajnie to, to wygląda, muszę przyznać akurat I znowu ta zależność, nie? Spójrzcie Mniejsza alfa Na goldzie niż na podstawie i też hity i APCR. Uważam, że jest to najlepsze połączenie apcr'y i hity 1600 APCR ósmy tiarem, rozumiecie to? Wow DPMO to, to jakoś nie ma, choć w sumie 2400, czy to jest tak mało na ósmym tierze, bez dosyłacza, bez modułów? Może być ok. Mało opuszczania, z tego co widziałem, 4 stopnie, więc tak. Przejdźmy sobie może do kolejnych czołgów, ale tym, tym razem będą niemieckie. Także ciekawe maszynki. Tą chwyteczkę kojarzę. Eee, było coś podobnego w grze. Jakieś niższe tiery tutaj. To może być ósemka, nie to jest szóstka. Hmm, wizualnie interesujące, całkiem ciekawe. E, to będzie pewnie jakaś siódemka. Ósemka, light niemiecki. Sporo lightów nowych w grze, czy, czyżby? Ciekawe. Ale w ogóle e, ba, bardzo, bardzo widzowie ciekawe, ta. E, dużo ciekawych informacji, dużo ciekawych czołgów. Także czyżby, Wargaming troszkę się ruszył. I wziął się do wypuszczania maszynek. Uważam, że mogliby też się zająć rebalansem oczywiście S100 y, z małą wieżą, co to jest? Usemka, Mini S100, ale koks. O, i, i tutaj kolejny raz ta, ta zależność, nie? Y, większa alfa na, podsta na podstawę amon niż na goldowym. Fajne. S w sumie spoko. Bardzo fajnie. Ja akurat jestem za tym, tak? Ponieważ. E, mniej takie dokuciliwe by były jakieś te Deki w stylu lodówki, że za mniej by biły e, po prostu w przypadku gdyby waliły z tych haszy goldowych. To akurat by było do dobre dla WOTA, gdyby Wargaming e, postanowił się tutaj e, skusić na, na takie kroki właśnie e, czy, czy w sensie pój pójść tą, w tym kierunku, żeby robić mniejszą alfę na goldowym, na goldowe amo to akurat spoko opcja, gra, gra sama w sobie byłaby troszkę cięższa na pewno. Nowa Jagunia s 100 Ale to jest ósemka pewnie jakaś. Też ósemka! Wow, co to jest w ogóle? A, ale ciekawe maszynki, widzieliście to? A, ale naprawdę interesujące. Pancerz 220 mm po takim kątem to może odbijać na w to, to może widzowie odbijać, nie? Serio. Alfa fajna. 650, szybkie pociski nawet. Ponieważ to są apki hity. Ile 400 penny na 8 tierze? Czy w oto odkleiło? Uh, 400 penny? Nie, nie, nie. Co, coś, coś tutaj dziwnego się dzieje. Totalnie nowe parametry. Jakby w sensie nie ma czegoś takiego w osi. Nie ma czegoś z taką peną na smitarze, praktycznie. Eee, tutaj mamy Artę niemiecką 8 oj, Ojej, obrzydliwe 1000 alfy. Eee, na goldowym Amo. Jakieś lolki? Jakiś lajcik kolejny. I tutaj coś ala Skorpion I to w sumie na tyle z czołgów, także Też ciekawa całkiem maszynka, Skorpionik kolejne Dowota I znowu ta zależność, nie, ze zmieszaną Alfą, także jest spoko, napiszcie koniecznie w komentarzach co o tym uważacie O tej zmieszanej Alfie i o samych tych czołgach czy, czy chcielibyście linię nowych Lightów i nowej Arty Albo czy chcielibyście mini Pudziana, albo mini Esetkę Koniecznie napiszcie pisie komentarzach, a my lecimy kolejne bitwy Ogólnie widzę tragedię i koniec świata, ponieważ nagrałem dwie bitwy Bardzo fajne, w sensie takie w porządku, na których du dużo wytłumaczyłem To ja gram bez audio Roz Rozumiecie, że kliknął mi się jakiś przycisk na klawiaturze, pod, pod którym mam zmontowane audio moje, mój mikrofon I wymontowało mi całe dwie bitwy, także no nie będę grać kolejnych na żywo, szkoda czasu, a to są na tyle w porządku, że wam wytłumaczę. Mówiłem tutaj między innymi o tym, że mają bitwę spotkaniową. Mały jest tego na YouTubie, także pokażę wam fajną sztuczkę, ponieważ tutaj pod midem, gdzie, gdzie się kieruje są takie fajne krzaczki. Fa, fajne krzaczki i, i takie fajne drzewko, z którego można strzelać bez pota często. W tej bitwie mi to się nie uda, akurat, ale warto do, do zapamiętania, czy na jakieś medy, czy na jakieś lighty, także spójrzcie. Te, te krzaczki tutaj, ten krzak, ten krzak i to drzewko dają wam kamo. Ja niestety e, zmaściłem tą pestunię i spotą mnie albo M103, albo M60. E, Także ta, to, to jest ta pozycja. Często tutaj można wrócić e, w ogóle. Jakże znikacie sobie. Ja spokojnie ja już nie mam aktualnie na pewno. Jakże wracam sobie do krzaczka e, i widzę 121, tak? Także robię po prostu robię sobie double busha, strzelałem po i są dwie opcje: albo eber nie spotą, albo ten M60. Był akurat w zasięgu widzenia, a M60 ma duży zasięg, tak? Ma duży zasięg spota, także prawdopodobnie tak to wyglądało. I ale też czy, czytam od razu minimapę: widzę co robi marynarzyna, i zauważyłem, że jadą właśnie tutaj pod tą Kalinie i puczują Akurat taka szybka rozgrzewka przed turniejem do ebra, ponieważ będę grać. Eee, czy, 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 mam nadzieję, że jakieś fajne bitwy, z które wejdą, to akurat dla wspierających bym rzucił z oczywiście tym spikiem od nas. Eee, I co? Chciałem tutaj pod kontencik taki delikatny ulew zryść. De delikatnie pod kontencik tylko tak. Pyciu pyciu i na prawym wjechać jak, jak animal taki typ że nie udało mi się go przebić niestety, ale to może i lepiej eee, Żeby nie wyszedł na zwierzaka zbyt dużego. I co, no? Po prostu jest 0-0 niby, a my mamy ich domkniętych na ćwiartce mapy. Także... No nie jest to dobre tu, tutaj już celowane, trzecie osoby celowane, ale no, elegancko weszło. Nie jest to dobre dla nas, ponieważ e, teamajci niestety nasi zazwyczaj mają coś takiego w głowie, jakoś im się opózowało, że muszą kapłać. No trzeba kapłać, no innej opcji nie ma. Oczywiście, że nie. E, M60 zauważyłem go na mapie. Chciałem dać laki żeby nie miał opuszczania, ale jakoś tam obniżył. Nie chciałem tylko zjeżdżać po całą snajpę, bo widziałem że tutaj lightweight mi wjeżdża pomóc i celujemy sobie Leopard'a. Tak, tak czułem, że będzie jakiś przestrzał, ale walę takie kapiszone w tych giereczkach, że to jest totalny hit, totalna żenada, ale <laughs> no, cóż, bywa. Dajemy kolejną pestunię i co no? Yy, taka gideczka 4-0 no, ich teamach został dojechany, tak M może między innymi dzięki temu, że tak właśnie tutaj tego mida zjadł. No na no, momencik, yy, dalej tutaj jest forma, dalej medy są ogrywane, ogólnie kocham grać Ebrem taki, po takim względem, że naprawdę można ogrywać yy, na to jak wy jeździcie. jest śmiesznie. No, bitewka tutaj nie jest jakaś wspaniała, odpalę może tutaj dziennik ze spotem moim, ponieważ jest tylko 200, pestunia taka na szybko tutaj bardzo, 2500 damage'u. W ogóle był to drugi damage w bitwie, tak? tutaj jeszcze jedną futura, był to drugi damage w bitwie i 7 zrobił o pechę więcej, także mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że nie ma screenów końcowych. Ponieważ tam i tak nic, nic ciekawego nie było, ale taka fajna sztuczka z, tym, z tymi właśnie krzakami na midzie, które wam chciałem pokazać. Także mam nadzieję, że jakoś wam się to przyda. A my już przejdźmy do kolejnej bitewki. A więc tak, mam już dla was kolejną bitewkę. Moje tutaj ma purbisko i pokażę wam mniej więcej jak ja lubię tutaj grać. Właśnie opowiadałem o tym, że yy, nie jestem fanem zajmowania na przykład górki pierwsze tempo. Jakby lightem jest to ryzykowne, możecie dostać one shota yy, albo jakieś pechy. E, więc gram po prostu tutaj z tych kamyków, mniej więcej gdzie jest ten zielony marker. Zawsze tam ha hajaka ładuję i celuję po prostu w lighty, które wjeżdżają na hila, Jeśli oczywiście ktoś wjeżdża, także spójrzcie na to: mają Manticory, mają ebra. E, spodziewam się, że Eber wjedzie na hila, Tym bardziej warto jechać tutaj na przestrzał. Zawsze to jakaś pecha za 500. I właśnie fajne jest to, że jak wy sobie gracie tutaj z kamyków. To później te tak blisko mi do podjeżdżają, że prawdopodobnie was już nawet nie spotną na samym wieży. Także celujemy sobie chwila, pierwsze tempo i w ogóle Z tego, co wyszło, to ewer przejeżdża prawo. Nie, nie, nie przejeżdżał tutaj na hila, ale daliśmy sobie hacke i fajnie. Widzę, że też CS zajmuje hila. Bardzo fajnie ogólnie po tych latach grania turniejów, można by rzec, w... nauczyłem się na tyle czytać mapę, że po prostu. Po co wierzyć na hila, Po co na trzeciego dusić się tam z tym ziomem w CS-ie, skoro on jest fullowy? Od nich nikt nie wjechał na góreczkę, także cisnę obiec, pierwsze tempo. By dać jakieś pechy dojazdowe w TVP-ka, w e 1 kę może. Eee, także to jest to, czego chcę was nauczyć ogólnie. To nie, nie, to nie tyczy się tylko grania E-lightem, czy ogólnie Ebrem. Eee, ale lighty nas, jakby wiecie, jeszcze bardziej, wy musicie czytać samą graczkę jeszcze szybciej, dzięki e, właśnie i między, między innymi e, dlatego polecam dla moich widzów, jeśli chcą stać lepsi, grać właśnie dużo na lightach, tak, czytać tą minimapę, rotać w taki sposób jak ja tutaj na, na tym replayu, także stąd chciałem wam pokazać tą grę i m.in. bardzo żałuję, że nie, nie, nie nagrało się z dźwiękiem, ponieważ oczywiście lepiej tak na żywo po prostu giereczki opowiadać jakoś lepszy vibe, kto ma. Eee, chciałem dać je jeszcze jedną pestunię, może ewentualnie albo w tego, albo w TFOPeka, sądziłem, że blind wleci, nie poleciał i kolejna rzecz, którą widzę. Mam cztery czołgi na obiedzie, czy pięć tutaj było, nie ma sensu się zatrzymywać, tak, nie ma sensu Pod midem i tak nic nie ma, nie ma w co strzelać, a tylko byśmy mogli dostać odarte. W tym momencie mógłbym nawet wjechać na hila tak, mogę Jakby, why not, mógłbym wjechać na hila, ale po co, tak Moja drużyna nie ginie Jest to raczej bitewka wygrywana, także Wpadłem na taki jolo pomysł, by po prostu przez mida przejechać Przeże. no bo, co mi szkodzi, tak czy, czy coś się stanie, jak ja taki jolo tutaj zrobię? Oczywiście, że nie. Nawet nikt mnie nie spotnął. Co jest ciekawe, że nie ma spota. Eee... Nawet w tym momencie nie ma spota, bo na Permi nie byłem. APZ tutaj we mnie celuje, ale na Permi nie byłem. Eee, w sensie on chyba w parla sylował. I co ciekawe, co to jest interesujące dla mnie, spójrzcie, co znalazłem. Nie spodziewałem się zioma tutaj. W sensie sam fakt, że nie miał żarówki. Kompletnie się nie spodziewałem, że Manticora będzie jeszcze w tych krzakach. W takim momencie bitwy. Nawet kawan, Nie ma spota na zjeździe z Mida. Nawet jak dojechano do, do tamtego krzaka, również nie miał spota. To, tutaj troszkę szkoda, że CS nie wychylił troszkę wcześniej, ponieważ dał mi jeszcze jedną pechę Manticora. I to, tutaj właśnie tak wam. Specjalnie pokazuje miejsce, o które się obawiam, także starałem się zniknąć. Obawiam się, że ktoś wychyli, ale na szczęście nie byli aż tak obeznani z minimapą, żeby przeczytać, że mają tutaj najprzestrzelniejszy. W przodowersie Hitana strf'a, by go przebić za wszelką cenę, chociaż był po takim kątem, że z apc też by weszło. I jakimś pikselem tutaj spotną mnie jeszcze KPZ, także na momencie troszkę pokombinować muszę, pośmigać. Kółeczka jakieś, żeby nikt mi nie dał ze snajpy, ponieważ szkoda tego HP I też widzę tak Na bazę się nie będę płać, ponieważ jest kpz pod sterfatem. też ciężko, także Reposzujemy sobie tutaj e, tego Nie wiem, jak to nawet nazwać, e, to linie 3 e, Na skodę Wyjeżdżamy, prawy, lewy, pestunia, cyk I chciałem się tylko schować o 277, żeby nie dostał pokusu, żebym nie zginął, albo nie był one Widziałem też na mapie, że prawdopodobnie będę miał bitwę na KPZ. Także dobijamy sobie i ładuję od razu Hita na 277 w razie, gdybym musiał tutaj z nim walczyć. Ale też widzę, że wynik jest dosyć akurat taki close, jest 9 do 8. Także postanowiłem, że może jednak pojadę na, na tego Ebra, na ten środek, jeszcze go dobić. Bo wtedy na pewno bitwa będzie wygrana. A nie chciałem, żeby on nam jakoś tutaj hila zajął. Także kolejna, widzicie, kolejna moja akcja na to, co się dzieje na mapie, na to, co się dzieje w bitwie. I z kolejnych rzeczy, no Dżagunia, no jakiś totalny aktor jedzie sobie tutaj boczkiem. Nie zatrzymywałem się nad napechem, ponieważ wiedziałem, że za chwilę tutaj będę miał krzaki. To też jest takie moje już automatyczne, jakby samo obeznanie w mapie, nie? Że wiem, gdzie są krzaki, wiem, gdzie są przestrzały, jakieś nasypy, także wiedziałem, że będzie to bez pota, ponieważ użyłem tego drzewka, które właśnie było przede mną. I to jest to, o czym mówię, że za taki drzewek wy możecie strzelać bez pota. Oczywiście musicie się odpowiednio do nich ustawić. Także to, to jest materia na film moim zdaniem, na osobny totalnie odcinek. No i co, kręcimy się tutaj z JoJo Ulanim na Dżaguni. I, i jedna tubka przy okazji i tak naprawdę dożynki, tak. Kolejna pestunia i mamy trzy flagi, GG's na czacie. Taki to był odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Mm, moim zdaniem całkiem spoko. Napiszcie koniecznie, czy chcielibyście jakoś więcej materiałów z tego appla, ponieważ całkiem fajnie nim śmiga, moim zdaniem, ale, ale to wy powinniście ocenić. E, ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemano.